Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj najwyższy czas, żeby pikować seler. Tutaj jest naciowy, tutaj jest korzeniowy. Troszkę mają sucho, ale powiem Wam, że to tak specjalnie, ponieważ lepiej się rozdziela korzenie, kiedy ziemia jest sucha niż mokra, więc nawet ich nie podlewałam dzisiaj. O, widać jaka sucha. No i zabieramy się do pikowania. Będę pikować w taką paletkę 54 komory, jedna komora 5 na 5 cm. Tutaj narzędzia moje. Będę używać ziemi jak zwykle uniwersalnej z Netto. Tutaj mam ziemię jeszcze po wysiewie pomidorów. To zmieszam tą ziemię uniwersalną, bo ona też jest dobra, zwłaszcza już do pikowania, kiedy nie musi być, wiecie, taka gradacja bardzo drobna. Ma już jakieś tam nawozy w sobie i ja ją stosuję od lat i powiem Wam, że nawet boję się stosować jakiejś innej ziemi, bo no, na grupach ogrodniczych to widzę, że czasami różne się cudawianki dzieją z tymi rozsadami. Tu już napełniam wielodoniczkę, o, jakieś większe farfocle wybieram. W sumie to mogłam użyć tego sita do przesiewu, ale zostawiłam go na działce. No niestety, tak to jest, jak działka jest nie na miejscu, tylko gdzieś dalej. No więc jakoś sobie muszę poradzić bez tego sita. Chciałam Wam przy okazji pokazać właśnie, gdzie ja to robię. Wykorzystuję takie wielkie pudło z Ikei i tam wchodzi właśnie tak na pół ta paleta i dzięki temu mi się nie rozsypuje ta ziemia na boki. Używam też takiej części dolnej od kuwety kociej. No, też mi się to przydaje, ale jak tak wiecie, dużo ziemi gdzieś tam przesypuje, no to taki wyższy pojemnik jest o wiele lepszy, takie pudło. Najpierw zaczęłam od selera korzeniowego. Zobaczcie, jaka już ładna bryła rozrośnięta. To jest najwyższy czas, żeby już pikować selery. Ziemia była sucha i dzięki temu zobaczcie, jak pięknie się wysypała wręcz i te korzenie bardzo łatwo jest oddzielić od siebie. Dlatego właśnie nie podlewałam jej przed przesadzaniem. Ponieważ wiele osób jest nowych na kanale, to tylko tak wspomnę, że selery sadzimy na głębokość taką do pierwszych liścieni, tą całą część do ziemi i dotąd tylko zagłębiamy sadzonkę, bo z tego miejsca będzie wyrastała bulwa. Ta informacja to już co roku się powtarza, ale piszecie mi, żeby nagrywać, powtarzać co roku to, co robię, więc myślę, że może się komuś przyda ta informacja. Już tutaj mam paletę wypełnioną, numeruję sobie, podzieliłam ją tak, 5 rzędów będzie seler korzeniowy, a 4 rzędy seler naciowy i przystępuję do pikowania. Jak widzicie, ziemia jest bardzo pulchna, mięciutka, łatwo zrobić w niej otwór. Ja w sumie wolę taką, wiecie, półsuchą ziemię, czy do wysiewów, czy do pikowania, bo ta ziemia łatwo się tak oblepia wokół korzeni. Też mi tymi pikownikami, tymi końcówkami łatwo rozgarnąć. A próbowałam w takiej mokrej ziemi to robić, to cało się to oblepiło tą ziemią, to narzędzie. Później też ta ziemia tak nie obsypuje się wokół tych korzeni, jak się wsadzi sadzonkę, więc ja preferuję taką właśnie sypką ziemię, a już później po posadzeniu obficie oczywiście ją podlewam. Lepiej jest pikować właśnie małe roślinki, bo one się lepiej przyjmują, lepiej klimatyzują do tego nowego miejsca. Też nie ma wielkiej takiej bryły korzeniowej, łatwiej ją umieścić w tym dołku. Także jak pojawiają się pierwsze dwa liście właściwe, to zazwyczaj najlepiej wszelkie rośliny wtedy pikować. No i tu już mamy seler naciowy, on tak gorzej wschodził, jak Wam pokazywałam, ale koniec końców myślę, że też fajne sadzoneczki. Tutaj rozdzielam sobie, też takim szpikulcem sobie pomagam. Bardzo tak delikatnie się staram brać te sadzonki, nie gnieść tych listków w dłoni, tak prawie, że palce nie domykam, jak to rozdzielam. No i właśnie takie narzędzia jakieś, czy widelczyk, czy wykałaczka bardzo pomagają. Tutaj już są podzielone. Wtedy mogę też
wiecie, wyrzucić jakieś sadzonki takie niedorozwinięte, jakieś źle utworzone, liche, no i taką selekcję przeprowadzić, żeby wybrać te najlepsze. No i słuchajcie, tak 54 razy. Ale ja mówię, to jest takie relaksujące, bardzo sprzyja różnym rozmyślaniom. Ja lubię osobiście sobie pikować czy siać. Tutaj, żeby już Was nie zanudzać, to w przyspieszonym tempie. No i zobaczcie, te sadzonki takie są chwiejne, bo ta nóżka taka cieniutka, chłodziutka, ale nic się nie martwcie, po kilku dniach one tak stężeją, wzmocnią się, wszystkie na baczność będą stały. A taką ciekawostkę Wam powiem, że równy rok temu, 16 marca właśnie też dałam film na mój kanał z pikowania selera, teraz sprawdziłam. Teraz podlewam oczywiście do podstawki. Woda jest taka, wiecie, letnia i dzisiaj będzie z dodatkiem pewnym, to zaraz Wam powiem. Zobaczcie, co by było, gdybym podlała z góry. No, to by był niezły bałagan. To tylko tak Wam pokażę, bo z góry nie podlewam nigdy. Tylko właśnie z dołu na tacę. I taką konewkę, czasem nawet dwie, jak jest ziemia za sucha. Może się zastanawiacie, czemu ta woda ma taki kolor. Są tam dodane kwasy humusowe. Od zeszłego roku sobie testuję takie kwasy humusowe, Apple Humus. Ja nie mam z nimi żadnej współpracy, po prostu ktoś mi z widzów polecił ten konkretnie właśnie produkt. No i go kupiłam w zeszłym roku, 5 litrów, wykorzystałam może połowę, słuchajcie, na cały mój ogród. Ja uważam, że on jest bardzo taki wydajny. Tam się leje 10 ml na litr wody, jest bardzo taki nasycony i skondensowany ten produkt, bardzo go w sumie polecam. Jest to taki płynny polepszacz gleby i organiczny stymulator wzrostu roślin, więc przy przesadzaniu sadzonek zawsze go dodaję teraz. W zeszłym roku też go dodawałam i bardzo dobrze wpływał na sadzonki. No i gotowe. Całą tacę stawiam sobie na regał pod lampę. Oczywiście patrzę, żeby była odpowiednia wysokość. Pod lampą te sadzonki na pewno, wiecie, nie zwiętną, nie dostaną porażenia słonecznego. Gdyby było dzień i słońce, to na pewno bym ich na parapet nie stawiała. Postawcie je najlepiej w cień przez pierwszą dobę. Tu już widać doskonale, jak ta sucha ziemia się napiła wody. Zobaczcie, jaka jest ciemniejsza. To błyskawicznie ta woda z podstawki wsiąknęła, więc one wszystkie teraz już się nawodniły, bo były już takie podwiędnięte. No i będziemy teraz czekać, aż bujnie się rozrosną. Więc kochani, żegnam się z Wami, to by było na tyle. Do następnego zobaczenia, usłyszenia, pa, pa!